Dzień dobry Państwu. Wszystko zaczęło się od tej książki. Od książki Borysa Bołotowa Zdrowie Człowieka, która jedno małe zdanie, jeden mały wyraz sprowadziło naszego bohatera na chyba wspaniałą przygodę odkrycia. Michał. Dokładnie. Co to było za słowo, co to było za zdanie i jakie to było odkrycie? Dzień dobry Państwu. To było tak naprawdę jedno zdanie, słowo narine. Wyczytałem to w książce tej Borysa Bołotowa, gdzie napisał o niesamowitych właściwościach, ale dosłownie jednym słowem, jednym zdaniem i zaczęły się poszukiwania. Poszukiwania tego produktu, co to jest takiego. Na stronach Google'a europejskich w ogóle nie dawały żadnego rezultatu. Trzeba było pójść po rozum do głowy i zacząć szukać na rosyjskich stronach i tam okazało się, że tych materiałów naprawdę jest ogromna ilość. Później dojście do producenta zajęło tak naprawdę 2 miesiące kolejne, skontaktowanie się i dojście do jakiegoś tam porozumienia w kwestii tego produktu. No dobrze, Michał, opowiedz nam, czym jest to narine i z czym to się je? Co to jest? Może tak od historii zacznę. Dokładnie. Myślę, że od historii będzie najlepiej. Jeśli chodzi o historię tego produktu, w 1964 roku jeden z naukowców armeńskich pobrał pierwszą kupę swojej wnuczki, smułkę, na badania do swojego laboratorium mikrobiologicznego i tam wyizolował szczep kwasu mlekowego Lactobacillus acidophilus, którego nie było wcześniej w ogóle w przyrodzie, nie był znany, nie był nigdzie, że tak powiem, przez nikogo wynaleziony, może tak nazwijmy. Odkryty. Odkryty, dokładnie. Czy to znaczy, że ten szczep bakterii występuje tylko w tej pierwszej kupie noworodka? Tak, dokładnie. Tylko w pierwszej kupie. Nie wiadomo, jak długo on się utrzymuje. Jeśli chodzi o badania, które później były wykonywane, udowodniono, że on jest przez 2 tygodnie minimum w człowieku od podania. Czyli prawdopodobnie dziecko, które się rodzi, ma tą ochronę, taką super ochronę przez 2 tygodnie. Może więcej, może krócej, nie wiemy. Znaczy krócej na pewno nie niż 2 tygodnie, o tak. No i dlaczego ten szczep bakterii jest taki interesujący? No i tu właśnie wracam dalej do tej historii. Dobrze. Więc wyizolował ten szczep, zaczął robić badania. Okazało się, że ten szczep ma takie właściwości niesamowite, że niszczy wszelkiego rodzaju patogeny, bakterie, wirusy. To było wielkim zaskoczeniem dla całej ekipy, która tym się zajmowała, przede wszystkim dla tego profesora. Ale stała się fajna rzecz, która tak naprawdę zdecydowała o tym, gdzie poszły dalej badania i co dalej zaczęto z tym robić, ponieważ jego wnuczka, od której pobrał tą smułkę, mając 4 lata, zachorowała na jedną z wirusowych chorób, jakiś rotawirus, prawdopodobnie nie wiadomo, co to było. W każdym razie w stanie ciężkim trafiła do szpitala. Lekarze nie dawali szans przeżycia tej wnuczce. I w tym momencie ten profesor przyniósł z laboratorium ten szczep i podał swojej wnuczce. I to był pierwszy taki eksperyment na żywym człowieku, kiedy go podał. Czyli zaszczepił je z powrotem te bakterie, które tak, kiedyś od niej wyekstrahował. Dokładnie. Podał te bakterie i wnuczka wyzdrowiała. Wszyscy byli tak pozytywnie zaskoczeni działaniem tego probiotyku, że wprowadzono dosłownie w ciągu roku, 2 lat jako obowiązkowy na oddziałach przedszkolnych i neonatologicznych. Czyli dzieci, które się rodziły, dostawały ten probiotyk i dzieci w przedszkolach po to, żeby nie było sytuacji, że przychodzi jesień i dzieci chorują, to dawano im ten probiotyk z mlekiem od razu już w przedszkolach obowiązkowo wszystkim dzieciom w Armenii. No właśnie, czy tylko w Armenii jest to dostępne? Bo jest to dostępne nadal, tak? Jest to dostępne nadal, jest produkowane, więc ta historia kręciła się w ten sposób, że później kolejnym krajem, który wiadomo, to był Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, więc poszło to do Rosji, w Armenii,
w Estonii, również w Ukrainie, jako w tych republikach, przeprowadzono badania na ludziach. Dosłownie praktycznie na wszystkich oddziałach możliwych przeprowadzono badania i udowodniono jego pozytywne działanie, wspomagające w większości chorób, które były związane tak naprawdę z przewodem pokarmowym. A głównym takim decydującym o tym wszystkim argumentem było to, że po wybuchu elektrowni atomowej w Czarnobylu podano ludziom napromieniowanym, którzy byli napromieniowani, przez co łapali szybko infekcje, organizmy osłabione, podano ten probiotyk tym ludziom i okazało się, że uratował tysiące istnień ludzkich. Dosłownie to jest taki cytat z książek, z badań tych rosyjskich. Po tym incydencie Światowa Organizacja Zdrowia rekomendowała ten produkt w tego typu sytuacjach, jak właśnie napromieniowania, wybuchy bomb, wybuchy jakiekolwiek takie promieniotwórcze i tym podobne, jądrowe. Po tym incydencie kraje Zachodu kupiły licencję na produkcję tego probiotyku. Czyli to był koniec lat 80., początek 90. Niestety do dnia dzisiejszego nie został wprowadzony do produkcji w żadnym kraju, a na początku lat 90. wręcz prawie że w czasie tych przemian ustrojowych prawie że zniszczono cały instytut, który tym się zajmował, i wręcz niewiele brakowałoby, zniszczono też również całą wiedzę o tym probiotyku, ponieważ ten profesor zmarł. No i nie było za bardzo komu kontynuować, ale kilka osób, które były razem z nim, no potrafiły jakoś tam wywalczyć i utrzymać ten instytut cały, i ten probiotyk wprowadzono dalej do produkcji i on jest cały czas w depozycie państwowym w Armenii, jest namnażany i wtedy oddawany dalej do produkcji, do przetwarzania. No dobrze, jakie działanie ma ten probiotyk? Bo no mówimy tutaj o działaniu wspomagającym, ale czy on sam w sobie potrafi coś działać? Jeśli chodzi o sam w sobie, badania są, jeśli nie chciałbym wszystkich wymieniać, ale te badania to tak naprawdę, jeśli chodzi o onkologię, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju choroby związane z układem pokarmowym, rak żołądka, rak jelit, wszystkie problemy dotyczące przede wszystkim przewodu pokarmowego są wręcz, może nie można tak nazwać, ale wręcz leczone przez ten probiotyk. Dlaczego? Ma on właściwości takie, że tworzy film. Aha. Na jelicie, na żołądku tworzy film. Zresztą jak przyjmiemy go w postaci siadłego mleka, bo takie przyjmowanie jest zalecane tak naprawdę, to jest najlepszy produkt w takiej formie. Czyli namnażanie jakby tych bakterii w mleku, tak? Tak, dokładnie. Wsypujemy do mleka, przygotowujemy tak jak jogurt według tam instrukcji i w takiej formie ma najlepsze działanie. W takiej formie też był podawany w przedszkolach i w tych oddziałach dla małych dzieci również. W momencie, kiedy go przyjmujemy, widzimy jego konsystencję. Konsystencja jest w postaci takiego właśnie filmu, który wręcz widać, że on jest śliski, że on powoduje, że nasze jelita zaczynają inaczej pracować. Taki kisiel. Że są szczelne, taki kisiel, dokładnie. Mhm. Uszczelniają się przede wszystkim, a przez to on też zabija te wszystkie bakterie. Badania wykazały, że zabija E. coli, zabija gronkowca złocistego, tak naprawdę setki innych patogenów. Wszystko, co jest w przewadze niedobrej dla organizmu, jest niszczone. Produkuje interferon, czyli tak naprawdę składnik, który nas uodparnia, który jest, że tak powiem, no, bardzo potrzebny dla organizmu. Przetwarza minerały, przetwarza białka, tłuszcze, tnie to wszystko na kawałki wręcz, po to, żeby to było bardzo dobrze przyswajalne dla człowieka. A powiedz, czy jakieś instytucje naukowe robiły badania na ten temat? No bo wiadomo, że
jakiś tam, powiedzmy, jeden instytut, który jest tym zainteresowany, ale czy ktoś z zewnątrz robił również badania na ten temat? Badania były przeprowadzane przede wszystkim w krajach rosyjskich, czyli w krajach takich jak Rosja, tutaj wymieniana Ukraina, Armenia, ale również w Korei i w Japonii. Badania są też w językach, były robione w Anglii, w innych, powiedzmy, krajach tutaj, jednak te badania są gdzieś tam ukryte i tylko nieliczni mają do ich dostęp, instytucje naukowe typowo, ale tylko do wyników. Wyniki są niesamowite, jeśli chodzi o działanie. Podawane jest to, że on zastępuje wręcz antybiotyki, ponieważ on powoduje produkcję antybiotyków, które są, że tak powiem, zdrowe dla organizmu. On wręcz może zastąpić antybiotyk. Czyli taki naturalny antybiotyk. Naturalny antybiotyk, tak, dokładnie. I powiedz mi, co wynikało z tych badań, bo to ja przyznam szczerze, że przeglądałem ulotkę, którą mi wcześniej wysłałeś, i tam faktycznie te badania były takie dosyć dokładne i dosyć ciekawe rezultaty z tego wynikały, ale czy jest to lek, czy nie jest to lek? Czy jest to probiotyk, który sprzyja leczeniu, czy jest to lek sam w sobie? Ja rozumiem, że w polskiej nomenklaturze używanie słowa lek jest bardzo niebezpieczne, tak? Ale jak on działa? To znaczy tak, wszystkie badania rosyjskie, w badaniach rosyjskich jest to nazywane jako lek. Chociaż rejestracja w Polsce jest jako suplement diety, badania rosyjskie, wszędzie w badaniach rosyjskich jest pisane jako lek. Podano lek takim i takim osobom, tylu i tylu, takie i takie działanie, taki i taki skutek, że tak powiem, to przyniosło. Przede wszystkim tutaj badania japońskie, ostatnie sprzed tam 10 lat, robione w 5 instytutach, pokazały to, że produkt pobił wszystkie inne probiotyki, które są na rynku dostępne, pod tym względem, że ma niesamowitą wytrzymałość na pH. W pH 2, 2,5, czyli to, co mamy w żołądku, żyje, gdzie inne probiotyki umierają. Utrzymuje się w organizmie człowieka do 2 tygodni. To jest bardzo długo, ponieważ wszyscy myślą, że probiotyki żyją długo, a to nieprawda. Te, które przyjmujemy z zewnątrz, one dzień, dwa i to wszystko. Ten żyje 2 tygodnie, czyli jest niesamowicie wytrzymały. Nie boi się kwasowości, no i ma niesamowite właściwości niszczenia wszystkiego, co jest złe w organizmie. On ustawia wręcz organizm do ustawień fabrycznych. Tak jak u tego dziecka, które się rodzi, ma być ono zdrowe, silne, robi to samo. Przez to jego początkowe przyjmowanie powoduje, nie ma w ogóle żadnych skutków ubocznych, o tak nazwijmy, ale początkowe przyjmowanie powoduje taki skutek uboczny, że może być większa ilość gazów, czyli pod wpływem tego, że są niszczone różnego rodzaju patogeny, grzyby, niszczy kandidę i w wyniku niszczenia tych wszystkich niepotrzebnych organizmów, które są w człowieku, dochodzi do wytwarzania gazów przez tam 2-3 dni i delikatniejszego, że tak powiem, stolca. To jest taki skutek uboczny, nazwijmy go jako... A jeśli chodzi o pytanie dotyczące jeszcze, dokończę, tej rejestracji i tego, czy to jest lek, czy nie lek. No w Polsce czosnek też nie jest lekiem, nie jest suplementem, a wiadomo, jakie ma niesamowite działanie na nasz organizm. Wiadomo, że zastępuje odpowiednio podane antybiotyki i wszelkiego rodzaju różne inne kuracje lecznicze. Są na to ogromne gdzieś tam źródła pisane. A nie jest to na rękę, żeby korporacje polecały czosnek, bo nie będą na tym zarabiać. No niestety to tak jest. No dobrze, powiedz w takim razie, jakie jest Twoje doświadczenie
z tym probiotykiem i jakie ono wywołało skutki, że postanowiłeś sprowadzać to do Polski i dystrybuować. Tak? Jesteś jedyną osobą w Polsce, która to sprowadza. Tak jest. I podjęła się dystrybucji tego probiotyku. Powiem szczerze, że nie myślałem nawet na ten temat, żeby to w ten sposób robić, ale jak zobaczyłem, jak działa, jak przeczytałem te setki stron badań, badania zostały przeprowadzone na 40 tysiącach ludzi. Tak piszą źródła rosyjskie, więc to jest niesamowita ilość tych badań. Naprawdę ja widziałem niewielką ilość tych badań. Wszystkie badania są pozytywne. Wszystkie. Obniża cholesterol, likwiduje zgagę. Tak naprawdę jest to cała lista zastosowań. I jak do tego doszło, pomyślałem sobie, że coś takiego powinno być w Polsce i powinniśmy się leczyć i wspomagać i wspierać, że tak powiem, a nie w ten sposób, że miałbym go sprowadzić dla rodziny, dla znajomych i na tym się, żeby skończyło, gdzie widzę tylu ludzi, którzy chorują, mają problemy, przyjmują chemioterapię, różnego rodzaju antybiotyki i później ich układ odpornościowy jest po prostu zniszczony kompletnie, całkowicie. Co dalej? Dalej nie ma żadnej alternatywy. Po prostu mają sobie dojść do zdrowia sami. Nie ma niczego, co by ich wspomogło, że tak powiem, gdzie te badania, które pokazują ten produkt, no to on ma działanie niesamowite. Niesamowite pod tym względem, że wspomaga i chemioterapię, i radioterapię, i antybiotykoterapię, czyli później leczy, wyrzuca to wszystko, co jest niepotrzebne z organizmu. Tak jak po tym Czarnobylu, po tym jak uchronił tysiące istnień na Ukrainie. No właśnie, my w TAG NTV mamy taką, że tak powiem, maksymę, żeby poszukiwać innych źródeł wiedzy i innych produktów, które będą mogły bezproblemowo pomagać ludziom w walce z chorobami. Ponieważ ludzi faktycznie chorych jest masa, a medycyna ta akademicka, ona się nie sprawdza. Przynajmniej w tych przewlekłych chorobach jest, moim zdaniem, nieskuteczna zupełnie. Ale, jak mówisz, suplement ten jest nieszkodliwy, tak? Czyli nie ma żadnych skutków ubocznych. Mhm. Czy można go podawać również dzieciom, kobietom w ciąży? Jak to wygląda? Wręcz zalecany jest dla podawania dzieciom i kobietom w ciąży. Noworodkom też? Przede wszystkim od pierwszego dnia życia. Od pierwszego dnia życia. Czyli faktycznie to musi być bezpieczne. Badania przede wszystkim zaczęły się właśnie od najmniejszych dzieci, od noworodków. Dlatego też zaczęto zalecać podawanie na oddziałach tych właśnie, gdzie rodzą się najmłodsze dzieci, które nie mogą być karmione mlekiem matki, bo wiadomo, że mleko matki jest niezastąpione, najlepsze, ale w tym momencie, jeśli nie ma tego mleka matki, podanie tego produktu na rinę, tego probiotyku na rinę, powodowało, że on wręcz zastępował te mleko matki, uodparniał cały system, doprowadzał do tego, że te dzieci nie chorowały, nie miały żadnych problemów, nie miały alergii, nie miały niczego. Likwidował te alergie, likwidował wszelkiego rodzaju problemy, przede wszystkim żołądkowe, bo to jest najgorsze u tych dzieci, które się rodzą. Więc to jest taki przede wszystkim pomocny dla małych dzieci produkt. Myślę, dla wszystkich, bo i starsi, którzy mają problemy z zaparciami, wystarczy, że przyjmą jedną tabletkę dziennie, jedną kapsułkę może tak, problemy te giną. Więc tutaj wypróbowałem na swojej rodzinie, na znajomych, no i uznałem, że nie można tego trzymać sobie. Uznałem, że produkt, który w Europie i w Polsce jest niedostępny. No właśnie, jak to się stało? Że przecież ta wiedza pochodzi z jakich lat? Z lat 60. 64 rok. 64 rok. 1964. Przez pół wieku, przez 60 lat. Tak. Przez pół wieku. 50 lat, tak. Tak. Nie przebiło się to do zachodniej wiedzy. Jak to się dzieje? O co chodzi?
My możemy, wiadomo, że gdybać, dlaczego tak jest. Każdy zadaje to pytanie i każdy nad tym samym się zastanawia. Dlaczego, dlaczego nikt inny, dlaczego firmy farmaceutyczne tego nie sprzedają i tak dalej, i tak dalej. Ja myślę, że trzeba spojrzeć na Japonię. Największa długość życia ludzi, najdłuższa, że tak powiem, może. Tam stawia się przede wszystkim na zdrowie, pracę, rozwój osobisty, ale też na tą długość życia. Przecież tam jest najwięcej stulatków. Tam ten produkt pobił wszystkie inne. Jest dostępny od wielu lat i od wielu lat sprzedawany i od wielu lat kupowany przez Japończyków. To coś pokazuje. Dlaczego Japończycy z Armenii kupują taki produkt? Jeśli jeszcze wrócę tylko do tego naszego świata zachodniego, do którego też się zaliczamy, dlaczego go tu nie ma? Jest sprzedawany na przykład w Kanadzie, gdzie dawka dzienna tego produktu kosztuje $30. Więc wiadomo, że sprzedawany jest przez organizację typu MLM, czyli taką sprzedaż troszeczkę inną. I cena jest zaporowa, nie każdemu dostępna, wiedza też nie każdemu dostępna. $30 dzienna, że tak powiem, porcja tego probiotyku kosztuje, więc to wiadomo, że jest niedostępny dla normalnego jakiegoś tam człowieka i tym bardziej, że nie będzie dostępny dla szerokiego grona w takiej cenie. A skąd ta nazwa Narine? Czy to odkrywca tego szczepu? No właśnie, to tego nie powiedziałem, bo to bardzo ważne. Narine to jest imię wnuczki, od której zostało pobrana ta smułka, która została później wyleczona i dopiero jak została ona wyleczona, ten szczep nazwano Narine. On ma swój symbol, pod którym jest zarejestrowany i pod którym jest, że tak powiem, sprzedawany, ponieważ często ludzie myślą, że Lactobacillus acidophilus, no to samo, co mamy w zwykłych jogurtach, każdym w sklepie i gdziekolwiek indziej, jest to samo, jeśli chodzi o nazwę pierwszy człon. Ale liczy się to, co jest później dalej, czyli ten rodzaj szczepu i do tego ten rodzaj szczepu jest jeszcze dodatkowo właśnie dopisek Narine, jeśli chodzi o ten probiotyk. No to jak to się stało, że... No nie jest on znany. Czy co? Naukowcy nie wiedzą w ogóle o tego typu szczepie bakterii w Polsce chociażby? Nie ma takiej wiedzy, ponieważ nie ma takich badań. W Polsce nie były robione. My byliśmy chyba za tą drugą stroną jednak tego gdzieś muru, nazwijmy to. Ponieważ w Rosji ten produkt jest dostępny normalnie w sklepach do kupienia. To jest siadłe mleko, jest do kupienia w sklepach. Normalnie w marketach. Tam już od razu jest nam narzana, tak, jest sprzedawane jest jako w mleczarniach, tak. Sprzedawane jako produkt, jest do kupienia. Jest do kupienia jako to mleko zsiadłe, jest do kupienia taki, że tak powiem, koncentrat do zrobienia tego zsiadłego mleka, czyli już namnożone bakterie tylko wlewamy do mleka i namnażamy, nie musimy rozpuszczać, wlewamy codziennie porcję do świeżego mleka i namnażamy. Także ten produkt jest bardzo znany w Rosji. Co ciekawe, w ogóle Putin wpisał ten produkt na listę produktów rekomendowanych dla każdego obywatela Rosji. Produktów zdrowotnych. Mają taką listę produktów zdrowotnych i właśnie Putin wprowadził probiotyk Narine zalecany dla każdego człowieka. No dziwne, że to w Polsce nie słychać było o tym do tej pory, tak? A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo w jakich formach ty to sprzedajesz, ty to dystrybuujesz? Tutaj mamy kapsułki na przykład, tak? Tak. A jak jeszcze można... Jest to dostępne tak naprawdę w kilku formach dla ludzi, którzy nie mają czasu, przyjmują kapsułki bądź tabletki. Dla ludzi, którzy mają czas i chcą naprawdę coś dobrego sobie i swoim dzieciom zrobić, jest to zsiadłe mleko. I to zsiadłe mleko tak naprawdę... Ale ty sprzedajesz to zsiadłe mleko, czy...? Nie, tylko jest to proszek. Aha, proszek do namnażania. Do namnażania, do zrobienia zsiadłego mleka. Takie żywe kultury bakterii, tak? Dokładnie. Według instrukcji robi się to w jogurtownicy, bądź w jakiejś suszarce do grzybu, bądź normalnie w garnku, w którym utrzymujemy tą stałą temperaturę 40 stopni. Powyżej ten probiotyk ginie. Tak jak człowiek, temperatura 36-40,
stopni to jest zalecana dla tego probiotyku, ponieważ w innych temperaturach on w wyższej temperaturze umiera, o tak. A w niższej przechodzi w ten stan hibernacji. I trzeba długo stosować, żeby widzieć jakieś efekty na swoim organizmie, na swoim ciele? Znaczy efekt jest widoczny w pierwszych 3 dniach przyjmowania, bo jest przede wszystkim to, co mówiłem, ta większa ilość gazów i stolec luźniejszy troszeczkę, ale po 3 dniach to wszystko się normuje. No i później mamy taka historia mojego dziecka, które od urodzenia miało kupę pływającą. Od momentu, kiedy zaczęło dostawać narin regularnie, ta kupa jest zwięzła, śliska, wpadająca na sam dół wody, nie ma żadnych problemów tego typu, że ona pływa. A to jest najważniejsze przecież, żebyśmy mieli dobrze strawione wszystko, dobrze przyswojone i żeby te nasze jelita miały ten film, który powoduje, że przede wszystkim i bezproblemowo wypróżniamy się, i przez co jesteśmy zdrowsi, regularnie. O tak, bo to też jest bardzo ważne, że no dobra, regularność. Dobra, a powiedz mi w takim razie, czy trzeba to nieustannie zażywać? Czyli odkąd się zacznie, to cały czas trzeba zażywać, czy nie? Czy to są jakieś serie? Doprowadzamy organizm do pewnego... Do ustawień. Możemy zostawić. Możemy sobie odpuścić, zostawić na miesiąc, dwa, powrócić do tego. Tak naprawdę nie jest to w żaden sposób szkodliwe, ponieważ probiotyk... Wielu sportowców, wielu ludzi, którzy ćwiczy jogę i różnego rodzaju jakieś tam, powiedzmy, sporty, przyjmuje ciągle po to, żeby ich organizm lepiej pracował. Oczywiście to nie jest antidotum, które spowoduje, że przyjmiemy 3 kapsułki, jesteśmy zdrowi, nie mamy raka, nie mamy niczego, bo wiadomo, że musimy wyeliminować też przyczynę tego wszystkiego. No zgadza się, która to nie na często, tym polega. Tak, to nie na tym polega, ale przede wszystkim on wspomaga to wszystko, wspiera. I czyści organizm. To jest najważniejsze, bo on wpływa na wątrobę, na nerki, na wszystko tak naprawdę. Nasze wszystkie narządy są związane z układem pokarmowym. Wszyscy o tym mówią, czy to pan Jaśkowski, czy Hubert Czerniak, wszyscy mówią o zsiadłym mleku, wszyscy mówią o tym, żeby przyjmować probiotyki w jak największej ilości, dlatego uważam, że stosowanie tego regularnie, najwyżej w jakichś odstępach, on po 2 tygodniach gdzieś tam prawdopodobnie ginie w organizmie, więc w odstępach 2 tygodni, miesiąca, powracanie do tego jest na pewno bardzo zdrowe. Ja nie przeprowadziłem takich badań. Badań, tak jak powiedziałem, są setki za naszą wschodnią granicą, aż po Japonię zrobione. Są też badania, to co mówiłem, też w Anglii i w Stanach robione, jednak one nie są opublikowane do publicznej wiadomości. Są dostępne tylko dla jednostek naukowych, wyniki tych badań. W sumie chyba od niedawna ten produkt jest w Polsce, tak? Produkt jest od tygodnia tak naprawdę. Jest dostępny przede wszystkim w sprzedaży internetowej. Chcemy, by był dostępny w aptekach, w sklepach ze zdrową żywnością. Jest jeszcze tego kilka innych rodzajów, także polecam lekturę, polecam poczytanie sobie na stronie narine.pl, bo tam jest więcej tej wiedzy. Czy jest też wykaz chorób, na które on jest wykaz chorób, tak, wpływa, dokładnie. Tak? Są opisy, są badania. Także jeśli ktoś potrzebuje jakąś tam wiedzę większą, można pisać, pytać. Będziemy starać się pomóc, jednak przede wszystkim tutaj nie patrzeć na to, że to jest samo w sobie tylko lekarstwem, tylko wspiera nasz organizm. To jest najważniejsze, że on... Nie możemy czekać, aż zachorujemy, aż będziemy chorzy, tylko powinniśmy dbać o to, by nasz organizm pracował tak, jak trzeba, i nie zachorował, bo to jest najważniejsze, byśmy nie zachorowali, a nie chorowali. I wtedy dopiero kładli się na oddziale i czekali, co nam zrobią, oddajemy się pod ręce. No zgadza się. No dobrze, proszę Państwa, przede wszystkim czekamy na odzew osób, które będą stosowały narinę. Przede wszystkim od osób, które mają
przewlekłe problemy z układem pokarmowym, tak? Lub też inne przewlekłe problemy, bo to chyba chodzi faktycznie o tą, o to, z czym sobie medycyna konwencjonalna nie radzi. Być może jedna mała bakteria, która pojawia się w naszym życiu na pierwsze 2 tygodnie, załatwi niektóre sprawy, tak? Tak, na pewno. Tych badań jest tak dużo, że w badaniach powiedziano, w jednym z badań z publikacji naukowych przeczytałem, że w pewnym momencie zaprzestano w ogóle testowania tego na kolejnych jakichś tam chorobach, ponieważ nie było sensu przeprowadzania tych badań, ponieważ wszędzie on przynosił pozytywne skutki. Nawet produkt ten podany dopochwowo powodował to, że ustawiał wszystko, całą florę bakteryjną w pochwie do tego stanu, że tak powiem, takiego idealnego. Badania wykazały, że probiotyk ten jest taki sam pod względem właściwości morfologicznych, jak bakterie, które są bakterie Döderlein, które są właśnie w pochwie naturalnie. Jednak jak zachodzi jakaś tam zmiana tej całej flory, fauny wewnątrz, to te pałeczki Döderlein giną i w tym momencie podanie probiotyku na rinę, podanie poprzez płukankę jakąś. Tak, dokładnie, płukankę, różnego rodzaju sposoby tak naprawdę. W Rosji jest to bardzo popularne, są specjalne w aptekach do kupienia urządzenia, które są do wpuszczania, nie to, że jakieś strzykawki, tylko takie urządzenia są do wprowadzania właśnie tego typu produktów. W Polsce to w ogóle nie ma niczego takiego na rynku dostępnego, ale prawdopodobnie w przyszłym roku zostanie właśnie wprowadzony już taki specjalny produkt razem z tym urządzeniem do sprzedaży w Polsce, który będzie załatwiał te problemy wszelkiego rodzaju bakteryjne w kobiecych sprawach. A powiedz mi, dobra, sprawa najważniejsza. Czy to jest drogie? Jest to bardzo tanie. Jest to dostępne dla każdego. Opakowanie takie 30 sztuk. 30 sztuk to jest miesięczna kuracja? To jest miesięczna kuracja, przyjmując jedną sztukę dziennie. Tak. Czyli tak zapobiegawczo, leczniczo do 9 sztuk dziennie, do 9 kapsułek powinniśmy przyjąć. Można to też przyjmować w postaci lewatywy, jako proszek rozpuszczony w małej ilości. Jeśli jest mocno, że tak powiem, wielka dysbakterioza jelit, to badania rosyjskie właśnie robiono w ten sposób, że wprowadzono niewielką ilość płynu rozmieszanego właśnie z tym probiotykiem do odbytniczo, żeby nie nastąpiło wydalenie go, tylko żeby on tam się zagnieździł. Czyli z jednej strony poprzez przełyk, z drugiej strony poprzez lewatywę. Jeśli chodzi o cenę, kosztuje takie opakowanie około 40 zł, niecałe 40 zł, także jest to symboliczna cena, właściwie taka sama jak wszystkich innych probiotyków, które są na rynku. Ale ciekawostką jest to, że te kapsułki tego probiotyku nie mają nic oprócz kapsułki i czystego probiotyku. Nie ma żadnych dodatków, żadnych wypełniaczy, niczego. Jest czysty sam probiotyk. Kapsułki to dla tych, którzy mają problemy jelitowe, tak? Czyli dokładnie. Przechodzi to przez żołądek, idzie dalej. Przechodzi przez żołądek i pracuje przede wszystkim w jelitach. Tabletki są dla ludzi, którzy mają problemy z żołądkiem. Ponieważ tabletka jest ciężka, jest obciążona, po to, żeby zatrzymała się w żołądku, po to, żeby tam zrobiła film, po to, żeby tam pracowała. Ona się nie boi tego pH żołądka i tam ona przede wszystkim robi dobrą robotę. Jeśli chodzi o proszek, zastosowanie jego, to tak naprawdę wszelkiego rodzaju infekcje górnych dróg oddechowych. Wystarczy przyjąć sam proszek, proszek rozmieszany z wodą z kapsułki, bądź ten proszek jako zsiadłe mleko z tej saszetki. Nieważne, bo to są te same tak naprawdę produkty, tylko różnią się smakiem delikatnie, a zastosowanie jest takie same. Ale czyli co, można zrobić sobie inhalację? Można robić nawet inhalację. Robimy dla jednego z dziecka robiliśmy właśnie też inhalację, ponieważ wykryto u jego, że ma jakiś wirus grzybowy na
płucach i przez to ma taki kaszel, że czasami 3 razy dziennie zakaszla, 5 razy dziennie zakaszla, ale trwa to już od dłuższego czasu. Od kiedy zaczęliśmy robić inhalację, ten kaszel jak gdyby ucieka. To dosłownie przez kilka dni ostatnich, więc to jest taki eksperyment. Można eksperymentować, ponieważ jest to kwas mlekowy. Nie jest to w ogóle szkodliwe, nie jest to, nie przynosi niczego złego. Zapalenie jeszcze z ciekawych takich zastosowań, zapalenie sutka w czasie karmienia, zapalenie piersi, czyli wszelkiego rodzaju bakterie gronkowca, które gdzieś tam, bądź inne bakterie, które wchodzą, wystarczy rozrobić niewielką ilością wody, posmarować, wszystko ginie. Katar, przeziębienie, mieszamy z małą ilością, wpuszczamy do nosa należąco, katar będzie jak gdyby redukowany, zmniejszany, będzie niszczony poprzez to, że właściwości tego są takie, że niszczy wszystko, co złe. To, co dobre, zostawia. Gdziekolwiek nie zrobimy tego, czy w postaci maści na skórę, jeśli są jakieś zmiany, problemy z gojeniem się, problemy skórne, łuszczyca również, on wszędzie działa pozytywnie. Oczywiście nie jest to rozwiązanie takie, żeby zlikwidować łuszczycę poprzez zrobienie maści z probiotykiem właśnie takim, bo łuszczyca ma inne, że tak powiem, podłoże wewnętrzne, ale wspomaga to w tego typu wszystkich problemach. Czy to na zewnątrz, czy to wewnątrz, wszędzie możemy zastosować ten probiotyk. Przede wszystkim dla naszego zdrowia ma służyć. No dobrze, proszę Państwa, ogłaszamy wielki eksperyment Tagena w takim razie. Nowość na rynku polskim. Nowość, która jest znana już od 50 lat na wschodzie. Za wschodnią granicą. Za wschodnią granicą, a u nas jeszcze nie. Proszę Państwa, abyście informowali nas, czy w komentarzach pod spodem, czy w formie mailowej, telefonicznej, na co komu pomógł lub też nie pomógł, bo być może są też takie schorzenia, na które nie pomaga. Tak. Ale tak, abyśmy zbudowali jakąś wiedzę na ten temat, bo jest to naprawdę bardzo interesująca rzecz. Ktoś wpadł na pomysł, żeby w pierwszej kupie małego niemowlaka odnaleźć bakterie, które sprzyjają organizmowi ludzkiemu. Taki zrobimy eksperyment. Niech każdy, kto ma jakieś potrzeby, niech kupuje i niech opisuje. Polecam wszystkim naprawdę, bo jest to u nas wiedza zakazana. Wiedza zakazana. Probiotyk zakazany. To ciekawe. Przez 50, tyle lat. Tak, 50 lat niedostępny na rynku. Dokładnie. Tak? No dlaczego? Jest... Nie wiadomo. No dobrze, no jeszcze raz mówię. My szukamy innych rozwiązań i innych możliwości. Takie, które będą skuteczne, bo to jest najważniejsze, żeby leczenie było skuteczne. Michał, dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję Ci bardzo za to, że przedstawiasz nam temat. Cieszę się, absolutnie się zgłoszę jeszcze do Ciebie, jeżeli będziesz miał większe doświadczenie, jak zdobędziesz, bo na pewno ludzie do Ciebie też będą się odzywać. I będziemy zbierać to na pewno od ludzi, także informacje. Tak. Poprowadźmy na stronie, tak. Jak to będzie dalej wyglądało. Być może jest to rozwiązanie na wiele bolączek na naszych widzów, tak? Dziękuję Ci bardzo, dziękujemy Państwu za uwagę i do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.